Witam. Dzisiaj mamy dla Was odcinek poświęcony solfugom. Jest to w sumie związane trochę z tego powodu, że ostatnio na grupach terrorystycznych kilka osób rzucało zdjęcia solfug i rozgorzały różne dyskusje na ten temat, więc trochę może o nich opowiemy. Rozwiejemy trochę tych mitów i przybliżymy Wam charakterystykę tych niezwykłych zwierząt. Na początek może powiemy o tym, że solfugi nie są pająkami, są jednak pajęciakami, czyli są, należą do tej dużej grupy pajęczaków, tak samo jak skorpiony, tak samo jak tempo odwłokowce, czyli damony, tak samo jak uropegi, które potrafią psikać tym kwasem octowym, tak samo jak w końcu pająki czy roztocza, a także kleszcze. Dodatkowo na tegorocznej konferencji arachnologicznej, która odbyła się w Siedlcach, były ukazane najnowsze badania na temat solfug, które pokazały, że zwierzęta te są bardzo blisko spokrewnione z roztoczami. Jeśli spojrzymy na taką solfugę, to ma ona charakterystyczny wygląd i jest to naprawdę doskonały drapieżnik, który przystosował się do warunków, w jakich żyje. Solfugi głównie żyją na pustyniach, więc w ciągu dnia temperatura jest bardzo wysoka, za to w ciągu nocy potrafi być bardzo zimno, niekiedy nawet temperatura spada poniżej zera. Spójrzmy na nią. Solfuga nie ma typowych szczękoczułek, nie wstrzykuje jadu, ale za to ma silne szczęki, którymi jeśli zechce i chwyci ofiarę, to potrafi naprawdę kruszyć pancerzyk nawet różnych chrząszczy. Jednym z mitów, jaki krąży w internecie, jest to, że jeśli kupimy solfugę, to ona nam zaraz padnie. Głównym czynnikiem, przez który dużo osób tak uważa, jest to, że solfugę porównujemy do długowiecznych ptaszników, takich jak gramostola czy brachypelma, które żyją naprawdę około nawet 20 lat. I mamy takiego pajączka, wychowujemy go od L1, to tempo wzrostu jest naprawdę powolne, więc pająk rośnie długo, długo i mamy go wiele lat. Tutaj w przypadku solfug większa część tych zwierząt pochodzi z odłowu, więc bardzo często do naszej hodowli trafiają zwierzęta dorosłe, więc tak naprawdę ich długość życia nie będzie jakoś bardzo długa. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że one żyją w tym specyficznym środowisku pustynnym, czyli w dzień jest bardzo ciepło, ale w nocy jest bardzo zimno, więc ich metabolizm wzrasta wraz z wysoką temperaturą w dzień, a spada w nocy. Ktoś, kto hoduje je, dogrzewa je cały czas, tak jak ptaszniki, czyli grzeje w ciągu dnia i w ciągu nocy, więc praktycznie ta solfuga tak jakby żyje dwa razy krócej niż w naturze, bo jednak nie ma tych nocnych spadków temperatur. A jeśli już ktoś robi jakieś spadki temperatury, to po prostu wyciąga taki pojemnik z tego, powiedzmy, regału grzewczego, więc temperatura spada naprawdę tylko o niewiele stopni i to tak naprawdę nie imituje tego naturalnego środowiska. My solfugi mamy już któryś raz. Nie żyją one może faktycznie tak długo, jakby większość ludzi oczekiwała, ale nie padają też od razu, więc nie ma co powielać tych mitów. Zwróćmy też uwagę na to, że wiele modliszek żyje krótko. Pająki właściwe, gdy dorosną, też nie żyją zbyt długo. Nawet takie szczury czy chomyki żyją tylko kilka lat, więc porównując je do takiej wspomnianej już brachypelmy, to i tak żyją krótko, więc mówiąc, że nie warto tego hodować, bo żyje krótko, jest trochę słabe, bo z takim podejściem nie powinniśmy hodować większości zwierząt, których długość życia nie jest aż tak długa. Kolejnym mitem jest to, że wszystkie solfugi pochodzą z odłowu. To też nie jest prawda, bo jednak były przypadki rozmnożeń. Fakt, że nie ma zbyt wielu specjalistów, którzy mogliby określić wiek naszej solfugi, więc nie wiadomo, czy jest to sztuka dorosła, czy młoda. Poza tym, co do dymorfizmu płciowego, też nikt nie jest nam w stanie tego powiedzieć. Najwyżej sami możemy snuć pewne domysły, także rzadko kto rozmnaża. Poza tym nie są to zwierzęta tanie, jeśli chcemy kupić, więc
Jeśli ktoś nabywa solwugę, to kupuje głównie jedną sztukę, albo dwie, a wtedy prawdopodobieństwo dostania pary jest naprawdę bardzo małe, a jednak na takie eksperymenty potrzeba by było większej ilości sztuk, żebyśmy mieli z czym porównywać i ewentualnie co między sobą dopuszczać. Większość solwug, jaka trafia do hodowli, należy do rodzaju Geleodes. Niestety co do gatunku nikt precyzyjnie nam go nie określi, ale często zdarzają się różne warianty co do wyglądu, co do barwy. My także mamy dwie zupełnie inaczej wyglądające sztuki. Tutaj mamy taką typową, najczęstszą w hodowlach, ale udało nam się zdobyć także solwugę w kolorze żółtym z ciekawymi włoskami na odnóżach i ciele, która wygląda naprawdę świetnie. Jak widzimy, jest to typowy drapieżnik, który od razu atakuje, gdy się go niepokoi. I widzimy, że zwierzęta te są naprawdę oryginalne w swoim wyglądzie i również w zachowaniach. Dodam, że potrafią świetnie kopać. Ciekawie się wspinają po różnych elementach, nawet teoretycznie, gdy nam się wydaje, że jest to niemożliwe, to taka solfuga potrafi się wydostać, więc pojemnik powinien być szczelnie zamknięty. I tak większość osób pewnie czeka na karmienie solfugi, więc nie będziemy przedłużać i przejdziemy może do tej czynności. Got your girl in the pretty shake, Tuesday. Club going hard on Tuesday. Got your girl in the pretty shake, Tuesday. Club going hard on Tuesday. Got your girl in the pretty shake, Tuesday. Club going hard.